Was ponownie. Jest Mateusz Nowak, witamy was. Kubeczki w górę o poranku. Tak, witamy was, my również witamy was bardzo serdecznie. Oczywiście do przyjaciół jeszcze wrócimy, a tymczasem czas na naszego kolejnego gościa. W poranku wstajemy, a jest nim pan Sebastian Pawlina, historyk, pisarz, publicysta. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. I dzisiaj dwie pozycje niezwykle istotne, barykady 44, a także wojna w kanałach, czyli no, mówiąc wprost, mówiąc najprościej, książki o kanałach i barykadach. Tutaj między innymi w czasie powstania warszawskiego. I pytanie, czy to są rzeczywiście aż tak ważne symbole, że poświęcił im pan dwa tak grube dzieła? Tak, zdecydowanie. Są to dwa symbole, w zasadzie można powiedzieć z trzech takich, o których pisze Miron Białoszewski, bo wziął się cały pomysł na te książki. Miron Białoszewski w swoim pamiętniku pisze w pewnym momencie, że Warszawa w czasie powstania była podzielona na trzy części, czyli Warszawa Górna, czyli właśnie Warszawa Barykad, Warszawa Pierwsza Podziemna, to jest piwnice, to jest kolejna książka, która dopiero będzie, i w końcu te kanały. Są rzeczywiście miejsca, które opowiadają nam całą historię powstania warszawskiego, tego entuzjazmu, który widzimy na barykadach w pierwszych dniach, tego momentu, kiedy ludzie rzeczywiście ruszyli do walki, nie tylko powstańcy, ale także cywile, którzy chcieli pomóc swoim chłopcom, swoim dziewczętom, którzy walczyli o wolność dla nich, dla miasta. To jest w końcu też dramat kanałów, ucieczek przed Niemcami ze Starego Miasta, z Mokotowa, scen dramatycznych, scen, które poznamy chociażby z kanału Andrzeja Wajdy, więc od entuzjazmu po dramat nadzieje na przeżycie, na przetrwanie, aż w końcu po śmierć tego miasta, tak? Bo moment rozbierania barykad, są takie dwa momenty bardzo, bardzo, bardzo symboliczne. Z jednej strony 1 sierpnia, 2 sierpnia, te momenty budowania barykad, kiedy ludzie mają łzy radości w oczach, i następnie początek października, kiedy ludzie te barykady rozbierają, znowu mają łzy w oczach, ale to wtedy już są łzy smutku. No właśnie, dramaty też całych rodzin, bo ja myślę, że te obrazki, które wywołują w nas największe poruszenie, no czasami też łzy, tak jak powiedziałam, wzruszenie, emocje, to są jednak całe rodziny w tych kanałach, małe dzieci, które przecież też uciekały ze swoimi rodzicami. Tak, absolutnie, to są historie rodzinne, to są historie dramatów, kiedy ludzie naprawdę tam tracili bliskich. Właśnie ta historia kanałów jest historią mocno nieznaną, nam się wydaje, że my wiemy, tak jakby oglądając film Wajdy, tak jakby, że czegoś dotykamy, ale jak się zaczyna czytać te relacje ludzi, którzy w tych kanałach rzeczywiście byli, szczególnie ucieczka z Mokotowa pod koniec września. To są sceny absolutnie z koszmarów, kiedy ludzie nagle po prostu zaczynają wariować z tego, co się z powodu tego, co ich otacza, tak? Otacza ich ciemność, otacza ich cisza, otacza ich niepewność, tak? Wysuwają rękę dosłownie na kilka metrów do przodu, dotykają ścianę, tak? Nie wiedzą, co będzie dalej. Ludzie wariowali z tych emocji, zaczynali strzelać do siebie, zaczynali strzelać do innych, zaczynali biegać, krzyczeć, co ściągało uwagę Niemców, więc naprawdę tam chodziło do scen dramatycznych, scen strasznych, które tym ludziom potem zapadały bardzo mocno w pamięć. Anna Jakubowska-Paulinka, nieżyjąca już sanitariuszka batalionu Zośka, powiedziała, że ona miała w życiu już po wojnie, miała już dwa koszmary. Jeden koszmar był związany z okresem, kiedy była więziona w okresie stalinowskim, w więzieniu była trzymana, a drugi to właśnie były kanały. Tego się nigdy nie była w stanie pozbyć z głowy. Właśnie teraz przeglądam tę książkę. Przed chwilą też widzieli państwo, jak ona jest bogato wypełniona zdjęciami. Ciężko było właśnie zebrać te wszystkie fotografie. Skąd pan jakby czerpał swoje źródła? Znaczy akurat jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, akurat temat barykad czy kanałów, to są rzeczywiście, ikonografia jest bardzo bogata i tutaj nie ma jakiegoś specjalnego problemu, nawet bo Muzeum Powstania Warszawskiego od lat prowadzi na pewno gigantyczną pracę zbierając te wszystkie materiały. No tak, ale pan jako autor na pewno starał się znaleźć coś nowego, zawsze o to, że starają się przekazać coś, czego jeszcze nie było. Tak, oczywiście. To jest właśnie troszeczkę ten problem, bo tak jakby w ogóle opowiadanie o powstaniu warszawskim, czy w ogóle o konspiracji, że to są tematy, które są bardzo mocno rozproszone źródłowo, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest pewien korpus źródeł ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego, ale te zdjęcia są rzucone po jeszcze wielu różnych instytucjach. Często osoby prywatne posiadają bardzo ciekawe zdjęcia. Właśnie od osoby prywatnej, od rodziny jednego z moich bohaterów otrzymałem zdjęcie człowieka, który chodził po tych kanałach, i tych kanałów w zasadzie się nie było, tak? On nawet mówił, że on w kanałach czuje się dobrze, czuje się bezpieczniej niż na powierzchni, bo na powierzchni są czołgi, są samoloty, są Niemcy, którzy do niego strzelają, a pod ziemią tego nie ma, bo nawet jeżeli tam Niemcy zejdą, to oni w zasadzie, to oni się jego boją, a nie on ich, tak? Po latach niestety ta historia zaczęła do niego wracać. W momencie, kiedy na przykład jego wnuczka schodziła do piwnicy, on mówił: kochani, uważaj, bo za rogiem mogą stać Niemcy, tak? Więc to pokazuje właśnie, jak ta historia mocno ludziom wchodziła do głów, ale rzeczywiście ten temat jest bardzo rozproszony, i o ile w przypadku kanałów, już nawet tak jak już nie tylko skupiając się na zdjęciach, w przypadku kanałów ten zbiór informacji, on jest taki dość uporządkowany, bo jeżeli ktoś w tych kanałach był, to bardzo często są historie ludzi, którzy naprawdę na tych kanałach się skupiają, więc oni te swoje opowieści kanałowe gdzieś tam dość szeroko
przekazywali. Natomiast w przypadku Baryka to są historie bardzo rozproszone. Ludzie byli na barykadach, potem byli gdzieś w piwnicy, gdzieś tam indziej na ulicy. One nie są aż tak istotne w tych ich relacjach, więc to trzeba było wyłuskiwać czasem po prostu po jedno, dwa zdania, żeby to wszystko zebrać. Można było wszystko powiedzieć, prawda, że i kanały, i barykady to są takie trochę symbole powstania, o których się nie mówi. No bo ludzie raczej mówimy o tym, że oczywiście walczyli, tak, że stawiali czoła Niemcom, no ale przecież to życie właśnie odbywało się w kanałach, no a na barykady szli. Tak, absolutnie. Rzeczywiście są takie symbole, symbole wydawałoby się oczywiste, ale właśnie przez to, że one są oczywiste, to aż nie poświęcamy im aż takiej uwagi, tak? A rzeczywiście te barykady były absolutną taką codziennością. No kanały może mniej, do kanału schodziło bardzo niewiele osób tak naprawdę, bo żeby zejść do kanału trzeba było mieć specjalne przepustki, trzeba było konkretne zadania wykonać, więc naprawdę niewielki procent powstańców i cywilów to już w ogóle naprawdę garstka tylko schodziła do tych kanałów, ale na barykadach byli w zasadzie wszyscy, tak? Każdy chciał się na tej barykadzie pokazać, każdy chciał mieć zrobione zdjęcie na barykadzie, tak to było. Pani Sebastian, to bardzo krótkie modne pytanie na koniec, bo niestety musimy już kończyć. Czy powstanie mogłoby przetrwać bez kanału, bez barykad? Nie, absolutnie bez kanału, bez barykad nie przetrwało. To były te dwa elementy razem z piwnicami, ten trzeci element Białoszewskiego, które sprawiły, że nie kilka dni, ale te 63 dni powstanie trwało. Bardzo panu dziękujemy. Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z tymi pozycjami. Pan Sebastian Pawlina, historyk, pisarz, publicysta, był naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję pani Sebastianie. A my teraz co? Do pani Violety raz jeszcze? To teraz do Radka, wielki, do Pauliny Morozy. Tego, zobaczymy, tego jak dzieła, tam ta fryzurka. Tak? Zobaczmy. Radziu, jak wyglądasz? Pięknie uśmiecha się Radek do nas tutaj mocno. To chyba pierwszy uśmiech w tym programie, zatem wydaje mi się, że finał jest szczęśliwy, że Radek jest zadowolony. Przenosimy się do Pauliny i do pani Violetty. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, myślę, że Radek najbardziej. Pani Violetto, proszę powiedzieć, no, co tutaj u Radka tak jak zrobiłyśmy? Mówiłam na początku, robiliśmy klasykę, która zawsze się obroni. Cieniowania zawsze były, mówię, od najkrótszej pod najdłuższą nakładkę do linii potylicy. Górna partia jest wypiórkowana, wycieniowana, aby ją bardziej wypełnić, żeby schodziła na bok, bo na tym polega ta fryzura. Możemy ją czesać z przedziałkiem takim bardziej istniejącym lub takim jakby giniącym, tak? To jeszcze dopytam o te trendy we fryzjerstwie męskim. Czy bardziej króluje klasyka, czy panowie lubią eksperymentować? To jest taka eksperymentacja, tak? Dla każdego jest coś. Są przeróżne fryzury, tak jak to mówię, pod charakter, pod kształt twarzy, głowy. Królują tak zwane baskaty. Baskaty to jest tak zwane bad boye, takie niby policyjno-wojskowe fryzury. Gdzie krótkie. Krótkie, bardzo krótkie, płynne cięcia, które w zasadzie to są dla wszystkich, tak? Obojętnie jaki to jest wiek, ale mniej więcej to króluje od 20 do 30. Tam paru lat. Są właśnie klasyki, tak jak tutaj mamy u pana. Mamy też undercut. Undercut polega na tym, że jest to fryzura też krótko cięta, tył i boki, czyli tu i tu, ale polega na tym, że góra jest w tym momencie bardziej dłuższa i możemy ją czesać do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo i możemy też wykonać na tym stylizację jakby objętościowo-lokową, bo teraz jest szał w tych lokach, tak? Nawet u panów. No i mamy tak zwany pampendor. Pampendor będzie polegało też mniej więcej na tej, co ostatnio mówiłam, fryzurze, tylko polega na tym, że góra jest bardzo, bardzo, bardzo długa i ona jest tylko zaczesywana do tyłu. To już mniej więcej robią panowie do biur i klasyka, tak? Drodzy Państwo, my już na finiszu, zostało tylko krótkie suszenie grzywki. Bardzo dziękujemy, wracamy do studia. Pani Violetta Groth była naszym gościem. I dziękujemy również Radkowi za to, że poddał się temu ostremu cięciu. Tak, do zobaczenia. Bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia. Pani Violetta wspomniała o szale loków, a dzisiaj prawdziwy szał na antenie Republiki. A jakie masz loczki, zobacz. Tak, ja zawsze, to chyba już powoli mój znak rozpoznawczy. A my wspominamy też, tak jak powiedziałam, o szale dzisiaj na antenie Republiki. Dzisiaj się dzieje, dzisiaj szanowni państwo. Dzieje. Nowy program, Przyjaciele Republiki. My na dziś kończymy i oczywiście łączymy się z przyjaciółmi, którzy widzę w świetnych humorach. Ciekaw, czy Michał Jonek taką fryzurę sobie zrobił. Wprawdzie nie takie pokaźne, ale mamy. Ale czy ja bym sobie zrobił taką fryzurę? No. Czy bym poszedł pod takie ostre cięcie do pani Violetty? No właśnie. Kwestia takiego zaufania. Zaryzykowałbyś. Undercut, jak to było, nie? Undercut, tak. Ale ja patrzę też na fryzurę, jeżeli słyszy nas pani Violetta, bo mamy już gościa, którego za chwilę zobaczymy, to wydaje mi się, że tutaj nasz gość z side partem z kolei. Jeszcze, no to przekażemy i sprawdzimy. Pani Violetta jeszcze wykańcza tę fryzurę.
pytanie, czy jeszcze tam przedziałek wleci do... No ma wlecieć, Dorabka, ma wlecieć. Tak? Karol, ja widzę, że ty jesteś fanem przedziałku, więc tam przedziałek dobry będzie. Być. Dobrze zaznaczony, wygolony. Fryzura fresh, broda fresh. Kochani, oddajemy wam głos, bo patrzę na zegarek, czas antenowy nas goni. I co, przyjaciele już powoli zmierzają też do finiszu dzisiejszego. Tak, tak, mamy ostatniego gościa, proszę państwa, u siebie. Jacek Ozdoba z suwerennej